Jest z nami człowiek, który jest z nami tutaj od pierwszej edycji. Dzisiaj będzie mówił o takich pewnych schematach, które dobrze znać. No i cóż, człowiek, który zajmuje się, zresztą nie powiem, bo pewnie sam to powie, Paweł Tkaczyk, przywitajmy serdecznie. Dzięki. Powiedz, czym tam się zajmujesz. Powiedz sam. Cześć, tak. A włączycie mi? O, dzięki wielkie. Powiedz, Paweł, czym się zajmujesz. Cześć, nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Taką mam fuchę. Czasem tak jak teraz, słuchajcie, staję przed ludźmi, poopowiadać im różne rzeczy. Czasem piszę, jakieś książki mi się zdarzyło napisać. Natomiast to, co robię najczęściej, ja opowiadam, pomagam moim klientom w opowiadaniu ich historii. Od 22 lat mam firmę, która zajmuje się budowaniem marek. Jestem strategiem marki. Pracowałem między innymi dla Sony, dla HBO czy dla Orange. Bardzo mocno wierzę, słuchajcie, że dobra marka to jest świetnie opowiedziana historia. Natomiast dzisiaj chciałem z wami pogadać o strukturach. To znaczy, tak jak tytuł prezentacji mówi, od wściekłego wlepiania wzroku w pustą kartkę do płynnego pisania w 15 minut. I to, o czym chciałem z wami pogadać a propos właśnie tego content marketingu, to jest to, że naszą rolą jako contentowców jest tworzenie treści. Tylko że ze stworzeniem treści jest problem, dlatego że, no właśnie, o czym mamy pisać? I teraz małe ćwiczenie poboczne. Czy jesteście w stanie wymienić 5 białych rzeczy na świecie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, dobra. A teraz uwaga, ćwiczenie drugie. Czy jesteście w stanie wymienić 5 białych rzeczy w lodówce? Lodówka, nie? Natomiast pytanie poboczne jest takie, która z tych rzeczy była łatwiejsza do ogarnięcia dla waszej głowy? 5 białych rzeczy w lodówce jest dużo łatwiejsze do ogarnięcia niż 5 białych rzeczy na świecie, chociaż to jest bez sensu, dlatego że białych rzeczy w lodówce jest niewspółmiernie mniej niż białych rzeczy na świecie, ale naszemu mózgowi jest dużo łatwiej w momencie, kiedy ma strukturę. I teraz pokazuję wam to ćwiczenie, dlatego że kiedy rozmawiamy o pisaniu, kiedy rozmawiamy o tworzeniu treści, bardzo często jedynym poleceniem, jakie dostajecie, hej, napisz coś na social media, nie? I to napisz coś na social media rozwala wam głowę, bo bardzo przypomina wymień 5 białych rzeczy na świecie, nie? Możecie pisać o wszystkim, o niczym, ale mózg tak naprawdę kombinuje, a może o tym, a może o tym, a może o tym. I my mamy struktury. I teraz pierwszą taką podstawową strukturą copywritingową, którą my mamy, jest model AIDA. Model AIDA, który rozkłada się na następujące elementy. Pierwsze to jest attract, przyciągnij uwagę. Drugie to jest interest, wybuduj zainteresowanie. Trzeci to jest desire, wzbudź pożądanie. No i czwarty to jest action, czyli skłoń do akcji. Tylko że nie będziemy rozmawiać, słuchajcie, o modelu AIDA. Nie będziemy rozmawiać o modelu AIDA, dlatego że mam z nim dwa problemy. Pierwszy problem, słuchajcie, jest taki, że model AIDA powstał w połowie XX wieku, czyli w czasach, kiedy media były zupełnie inne. To znaczy, że kiedy komunikacja reklamowa była inna, nie było internetu, reklamy prasowe były długie, lekarze palili papierosy, a wszyscy generalnie konsumenci byli wyborcami Konfederacji. Nie? Bo to się do tego sprowadza. Znaczy, tych reklam mogę bardzo dużo. Ja zakładam, że ten e-book jest dalej do ściągnięcia na stronie Konfederacji, tak? Czy nadal bijesz swoją żonę? Być może, tak, czy nadal bijesz swoją żonę? Być może powinieneś, nie? Poważnie, była taka reklama. Nadal do ściągnięcia na stronie Konfederacji, www.konfederacja, coś tam, nie, żartuję. To jest mój pierwszy problem z modelem AIDA. To znaczy, że on nie przystaje do współczesnego kontentu. A drugi problem z modelem AIDA, który mam, jest taki, słuchajcie, że te przykazania, które dostajecie, tak, czyli przyciągnij uwagę, wzbudź pożądanie i tak dalej, one są potwornie ogólne. To znaczy, że one nas zostawiają właściwie po przeanalizowaniu tego modelu z takim standardowym pytaniem, no dobrze, kurde blady, ale jak? W jaki sposób mam to zrobić? Czyli dostajecie teoretycznie strukturę, która powinna być waszą zbroją, tak? Natomiast to jest zbroja bardzo mocno taka niepełna, jakby ją projektowali wyborcy Konfederacji. Więc to i teraz chciałbym wam pokazać model, który zastępuje model AIDA. I to jest model, który nazywa się 4P. I teraz 4P wypstrykuje się od razu z tych 4P, to jest promise, picture, proof i push. Natomiast pogadajmy sobie o tych elementach i wewnątrz tego pogadamy sobie jeszcze o jakby podstrukturach, których możecie użyć do tego, żeby po prostu pisać lepsze teksty. I teraz pierwszy kawałek to jest właśnie promise, czyli obietnica. Robotą, standardowym takim podejściem do obietnicy jest pokazywanie,
korzyści z produktu, które macie. I teraz, nie wiem, piszecie reklamę i powinniście zacząć tak naprawdę tą obietnicą, czy w nagłówku, czy w pierwszym zdaniu i tam jest napisane, nie wiem, szybciej dojeżdżaj do pracy, czy jeśli jesteś wyborcą Konfederacji, szybciej zabieramy prawo wyborcze kobietom i tak dalej, nie? To w ten sposób. Natomiast to, na co chciałem zwrócić wam uwagę, to jest to, że strukturalnie na przykład w tych obietnicach czasownik jest dużo ważniejszy od rzeczownika. To znaczy, że na przykład, kiedy rozmawiamy o tym szybszym dojeżdżaniu do pracy, to szybciej dojedziesz, użyte z czasownikiem, jest dużo lepiej odbierane przez nasz mózg niż szybszy dojazd. I to jest coś, co copywriterzy, słuchajcie, bardzo często ignorują, dlatego że oni wiedzą, że mają do opisania produkt. I ten produkt jest rzeczownikiem, a nie czasownikiem. Tymczasem, słuchajcie, to, co chcę wam pokazać, to jest to, że ten produkt powinien coś robić, więc on jest bardziej czasownikiem. Jesteśmy na początku waszego tekstu reklamowego i z badań wiemy, że ludzie dużo lepiej zapamiętają początek i koniec waszego tekstu reklamowego, więc w momencie, kiedy kombinujecie już ten nagłówek czy pierwsze zdanie w mediach społecznościowych, warto ogarnąć coś takiego, co wpłynie na to zapamiętywanie, czyli tak zwane mnemotechniki. I teraz tych mnemotechnik pewnie jest kilka, natomiast ja powiem wam o dwóch podstawowych mnemotechnikach. Pierwsza nazywa się powtarzanie, a druga nazywa się rymowanie. I teraz możecie oczywiście iść standardową techniką powtarzania, którą idą producenci wszelkiego rodzaju suplementów diety w reklamach radiowych. Czyli w reklamach radiowych, słuchajcie, jak słuchacie, to przychodzi baba do lekarza i ona ma problem, wyłuszcza jakikolwiek problem i ten lekarz mówi, rozwiązaniem jest proktoglivenol. Proktoglivenol, proktoglivenol, nie? I teraz ta struktura dialogowa ona służy właściwie tylko i wyłącznie do tego, żeby napakować człowiekowi trzy razy ten proktoglivenol jakby do głowy na razie. Natomiast potem to się zobaczy, nie? Ale chciałbym pokazać wam bardziej wyrafinowane techniki. I teraz pierwsza technika wyrafinowana powtarzania to jest taka struktura, która nazywa się anafora. I teraz anafora brzmi mniej więcej tak. Rolą copywritera jest wymyślić. Rolą copywritera jest ubrać w słowa, rolą copywritera jest sprzedać, rolą copywritera jest w końcu zmierzyć. Teraz powtarzanie na początku, pewnej struktury na początku zdania kilka razy, to jest właśnie anafora. Mógłbym jakby dużo przykładów tych anafor, najsłynniejszy przykład, jaki znam, to jest przemówienie Winstona Churchilla, który mówił, będziemy walczyć na morzach i oceanach, będziemy walczyć na plażach, będziemy walczyć na wzgórzach, nie poddamy się nigdy. To jest coś, co przeszło do historii. Natomiast kiedy rozmawiamy, słuchajcie, o anaforach i tym, w jaki sposób możecie ich używać, o anaforach mówiła wam polonistka wasza, a wy mówicie, oh, fuck it, nigdy mi się to nie przyda, nie? A potem przychodzę i ja mówię, anafora, nie? A wiecie, jaka jest odwrotność anafory? To jest pytanie w ogóle na dodatkowe punkty. Jezu, od razu wiedziałaś to? Kurczę blade, jesteś moją idolką. Natomiast nie będziemy o nich rozmawiać, tak? Ale będziemy rozmawiać, słuchajcie, o zastosowaniu anafory w formie czegoś takiego, co w copywritingu nazywa się pytania filtrujące. I teraz pytania filtrujące to jest zadanie kilku pytań na początku waszego tekstu, po to, żeby konsument pomyślał, hej, to jest do mnie, nie? I teraz przykład mam taki z reklam szampony. Nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób różnica między tym, jak mężczyźni i kobiety kupują szampon. Kobiety generalnie kupują szampon, który je najbardziej obraża na etykiecie. Faceci kupują szampon, na którym jest napisane szampon. Nie, więc generalnie jeśli na początku w reklamie szampony, czy twoje włosy są suche, czy twoje włosy są szorstkie w dotyku, czy twoje włosy wyglądają jakby piorun uderzył w miotłę, ten szampon jest dla ciebie, nie? I teraz babka mówi, spoko, biorę, nie? Natomiast facet mówi, szampon, nie? Tam jest napisane. I nic więcej nie musi być napisane. I to jest tak naprawdę pierwsza forma powtarzania, którą chciałem wam pokazać. Druga forma powtarzania, którą chciałem wam pokazać, nazywa się aliteracja. I teraz ja ją zastosowałem w tytule tej prezentacji. Przegapiliście to, ale ja ją zastosowałem, dlatego że ona się nazywa od wściekłego wlepiania wzroku w pustą kartkę do płynnego pisania w 15 minut. Teraz aliteracja to jest powtarzanie pewnych głosek, czy jakby zestawów głosek w akcentowanych albo początkowych sylabach. I teraz jestem w stanie pokazać wam najlepszą aliterację na świecie. Najlepsza aliteracja na świecie to jest przemówienie, które napisał Alan Moore w komiksie, który nazywa się V for Vendetta. I teraz nie będę wam komiksu pokazywał, natomiast pokażę wam wyimek z filmu na podstawie tego komiksu, a sam sobie na minutkę usiądę. I can assure you I mean you no harm. Who are you? Who? Who is but the form following the function of what? And what I am is a man in a mask. Well, I can see that.
Of course you can. I'm not questioning your powers of observation. I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is. Oh, right. But on this most auspicious of nights, permit me then, in lieu of the more commonplace sobriquet, to suggest the character of this dramatis persona. Voila! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin, vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Verily, this vicious soise of verbiage veers most verbose, so let me simply add that it's my very good honor to meet you, and you may call me V. Are you like a crazy person? I'm quite sure they will say so. No właśnie. I teraz, kiedy rozmawiamy, słuchajcie, o technice obietnicy, to jedna z najlepszych technik obietnicy, jakie znam, to jest to, co napisałem na tym slajdzie. Od do w. To nie brzmi tak dobrze po polsku, dlatego że to są same przyimki. From to and, no dobra, in, tak? Bo to w ten sposób brzmi po angielsku. I generalnie chodzi o to, że kiedy my obiecujemy, standardowo, kiedy copywriterzy coś obiecują, pokazują sytuację na końcu. Na końcu drogi. Natomiast to jest technika żywcem wzięta ze storytellingu i ona mówi tak. Jeśli chcesz pokazać bohatera w naprawdę dołku, to musisz w poprzedniej scenie pokazać go na bardzo wysokim piedestale, dlatego że zrzucenie go z tego wysokiego piedestału boli dużo bardziej, niż jeśli po prostu pokażesz go w dołku. I odwrotnie. Jeśli chcesz pokazać, że produkt działa rewelacyjnie, to potrzebujesz tak naprawdę pokazać ten dołek dużo bardziej, do którego ja się dopnę, bo w tym momencie to będzie dużo bardziej atrakcyjne. I malowanie tego dołka to jest najlepsza obietnica. To też zastosowałem w tytule. A jeśli jesteśmy przy malowaniu, to tak naprawdę przechodzimy do drugiego elementu, który nazywa się picture. I teraz w tym elemencie rzeczowniki są dużo ważniejsze niż czasowniki. Przymiotniki, przysłówki, te rzeczy, które opisują rzeczywistość. Natomiast my mamy problem ze słowami, które opisują rzeczywistość. Dawid Ogilvy, jeden z najsłynniejszych copywriterów świata, w 1958 roku dostał za zadanie zareklamowanie Rolls-Royce'a. I on się zaczął zastanawiać, dlaczego ludzie w ogóle kupują Rolls-y. Kiedy ja zadaję to pytanie, nie wiem, czy mieliście to do czynienia jakby z tym zakupem Rolls-a, czy to jeszcze przed wami, nie? Tak, nie? Cię pytam o dowolny samochód, powiesz, tak, nie? Tak. Więc to. Natomiast kiedy ja pytam na szkoleniach z pisania na przykład o to, jak można opisać Rolls-a, to słowa, które dostaję, to jest prestiżowy, luksusowy, elegancki. Teraz wiecie, na czym polega problem? Problem polega na tym, że jeśli zaprosiłbym kogoś, żeby narysował, zdejmując ten obrazek, narysował coś, co jest prestiżowe, luksusowe, eleganckie, to prawdopodobieństwo, że narysuje Rolls-a, jest bardzo niewielkie. To nie są słowa, które opisują Rolls-a. To są tak zwane słowa wytrychy. I teraz wasz mózg standardowo używa słów wytrychów, dlatego że jest nam dużo łatwiej. Natomiast my, opisując rzeczywistość, malując obraz, musimy się tego pozbyć. Techniką pozbywania się tego, wewnątrz tego właśnie picture, jest mapa empatii. Mapa empatii, która sprawia, że my nie możemy używać dowolnych słów, tylko używamy słów, które oznaczają tylko i wyłącznie doznania zmysłowe. Czyli odpowiadamy na pytania, co widzisz? My możemy zobaczyć kształty, kolory. I teraz czarny, okrągły jest dużo lepszym słowem opisującym rzeczywistość niż luksusowy. Nie? Co słyszysz? Tutaj macie techniki, jak on onomatopeje. To znaczy, że silnik samochodu może i pracuje, ale robi różnicę, czy on miękko mruczy, aliteracja, czy on groźnie ryczy. Co nie, Kamil? Więc robi różnicę. Trzecia rzecz to jest kwestia, czego dotykasz. I teraz tutaj tych słów, których możemy dotykać, jest stosunkowo niewiele. To znaczy, że my możemy dotykać czegoś, co jest twarde, miękkie, gładkie, szorstkie, chropowate, ciepłe, zimne i niewiele więcej. Smak i węch właściwie spełniają bardzo podobne funkcje, więc te słowa są bardzo, bardzo podobne. Słodki, gorzki, kwaśny, jakby słowo oznaczające smak. I jeśli używacie tego zasobu słów, wasze opisy są dużo bardziej
odczuwalne dla waszych odbiorców niż hej, luksusowy. I to jest dokładnie sposób, w jaki Dawid Ogilvy rozwiązał ten problem. To znaczy on napisał, że przy tam 140 km na godzinę, to chyba tyle wychodzi, 60 mil, jedyne co słychać w środku to jest tykanie zegara. I to jest opis Rolls-Royce'a w taki sposób, żeby można było doświadczyć tego Rolls-Royce'a. Kolejnym narzędziem do malowania obrazów w sposób skrótowy jest metafora. Metafora, czyli porównanie. Czyli kiedy mówiłem o tych włosach, jakby pieron w mietłę strzelił, to właściwie nie musiałem specjalnie się wysilać. Macie ten obraz w głowie, nie? Natomiast oba te narzędzia służą do budowania czegoś takiego, co nazywa się ramka empatyczna. I teraz ramka empatyczna to jest ten kawałek opisu, w którym z jednej strony mamy warstwę wizualną. Czyli jeśli ja przedstawiam szybszy dojazd do pracy, to ja jako writer zastanawiam się, kurczę, badę, jak to opisać, w którą scenę pokazać, co ja powinienem zobaczyć. Ale druga warstwa, to jest coś, co copywriterzy bardzo często zaniedbują, to jest warstwa emocjonalna. I teraz warstwę emocjonalną mogę wam opisywać, ale mogę wam pokazać. Dlatego, że weźmy na przykład ramkę empatyczną w Królwie. W Królwie jest ramka empatyczna, która się nazywa śmierć Mufasy. Płakaliście na Królwie, nie? Płakaliście. Zaraz się znowu poryczycie. Bo chciałem wam powiedzieć, że płakaliście nie w tym miejscu, co wam się wydaje. Bo jak pytam ludzi, kiedy płakaliście na Królwie, mówią, płakałem jak Mufasa umierał. Nie płakaliście jak Mufasa umierał. Słuchajcie, płakaliście tutaj. Basia się nie rozpłacze. Dobra, nie będę was katował, słuchajcie. Natomiast to, co zrobiłem, w psychologii nazywa się przeciążenie ego. Przeciążenie ego to jest tak naprawdę hiperstymulowanie waszej emocjonalnej części mózgu i w tym momencie wasza racjonalna część mózgu się przeciąża i wyłącza. I to jest bardzo fajny stan z punktu widzenia marketerów, dlatego że w momencie, kiedy macie przeciążone tę część racjonalną, jesteście dużo bardziej skłonni podejmować nieracjonalne decyzje, jesteście dużo bardziej podatni na sugestie. Nie? Więc która prezentacja powinna wygrać? I teraz to nas tak naprawdę... Dziękuję. Nie, ja teraz jak Kamil, który wygrał, powiedział, że powinna, to już nie macie wyjścia. Słuchajcie, to nas jakby bardzo gładko przeciąga do trzeciego kawałka naszej układanki, czyli dowodu. Czyli jeśli ja przeciążyłem wam ego, jesteście podatni na sugestie, ja mogę bardzo łatwo tak naprawdę za pomocą trzech technik pochwał, liczb i transferu autorytetu zapodać wam dowód. I teraz ja tę prezentację, słuchajcie, nie powinienem się tego przyznawać, ale zrobiłem ją dzisiaj rano, ćwiczyłem ją dzisiaj rano o 9:00 na live'ie, żeby było weselej. A mam taki płatny portal, o którym nie mogę mówić, bo to się reklamuje, nie? Ale generalnie mogę wam pokazać, co się działo rano, że było to takie złoto, że nagle wziąłem notę z długopis i tylko już pisałam. Nie? To jest to, co Kasia napisała. I to jest pochwała. To jest jeden ze sposobów na budowanie autorytetu, czyli wierzycie mi dlatego, że ktoś inny powiedział, że jest spoko. Drugim sposobem są liczby. I teraz o liczbach musimy powiedzieć sobie dwie rzeczy. Liczbach bez kontekstu, liczbach w kontekście. Liczby bez kontekstu to są liczby, słuchajcie, których wasza widownia nie zapamięta, natomiast my ich używamy jako na przykład detal, który zwiększa zaufanie do mówiącego. Mówiłem wam o Dawidzie Ogilvy i powiedziałem, że on w 1958 roku dostał te roboty od Rolls-Royce'a. I teraz pytanie, czy to ma znaczenie, ten 58 rok? Nie. Nie zapamiętacie również tej liczby, dlatego że ona się nijak nie odnosi do czegokolwiek, ale używanie liczb i detali zwiększa zaufanie do mówiącego. Wy tak naprawdę mówicie, ej, Paweł, odrobiłeś zadanie domowe. Ekstra. Natomiast drugi rodzaj liczby bez kontekstu to są liczby, które budują społeczny dowód słuszności. Czyli
tak naprawdę liczby, które mówią, hej, mnóstwo ludzi, 28 tysięcy subskrybuje mój newsletter, pewnie coś tam wiem o marketingu. Natomiast to, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tego kawałka, to jest to, że liczby bez kontekstu nie zostaną zapamiętane. Więc jeśli chcecie, żeby ludzie zapamiętali wasze liczby, potrzebujecie dodać do nich kontekst. A pierwszy kontekst, który ludzie mają przy liczbach, to jest odpowiedź na pytanie, czy liczba będzie duża, czy będzie mała. I żeby mieć ten kontekst, my musimy liczby sparować. To znaczy, że musimy postawić liczbę wokół innej, do której można ją porównać. I zdaję sobie sprawę z tego, słuchajcie, doskonale MediaMarkt, który jeśli sprzedaje wam laptopa za 1499, tam obok jest skreślony 1699 od razu, nie? MediaMarkt robi to źle, chciałem wam powiedzieć. Jest mały kawałek badań, którego nie ogarnęli. To znaczy te same badania mówią, że dużo lepiej działa na nas, jeśli ta mniejsza cena jest pisana mniejszym stopniem pisma. Czyli ta duża powinna być skreślona, a mała powinna być ten i ona nam wtedy daje dużo lepiej wrażenie obniżki. Druga technika to jest technika, słuchajcie, rodem z właściwie TV Marketu. Jeśli chcę wam sprzedać komplet noży, to mówię, nie powinien kosztować 599, nie 499, nie 390, tylko 299, nie? MediaMarkt też to robi. Czyli jeśli sobie ogarniacie rabaty z Zenkiem, no to nie 20, nie 40, ale aż do 70 możecie sobie te rabaty ogarnąć. Natomiast moja ulubiona technika nakładania kontekstu na liczby nazywa się, i teraz excuse my French, z dupy. Tak się nazywa. A nazywa się tak dlatego, że słuchajcie, dzisiaj jest piątek, nie? Ja miałem taki, ten tydzień to jest blur. Miałem urodziny chyba we wtorek. W poniedziałek byłem z psem na kolonoskopii. Znaczy pies miał kolonoskopię, nie ja. Żebyście wiedzieli, nie? Ale mieszkam w południowym Wrocławiu i tam w południowym Wrocławiu kolonoskopia psa z narkozą, słuchajcie, kosztuje 270 zł. Mam do sprzedania notes na cytaty z Korwina za 120 zł. I teraz pytanie jest takie, że to jest dużo czy mało. Teraz wasz mózg, słuchajcie, odpowiedział mało, dlatego że mimowolnie porównał cenę notesiku na cytaty z Korwina do ceny kolonoskopii psa, którą widzieliście na poprzednim slajdzie. To jest sposób, w jaki wasz mózg jest leniwy. I teraz dawanie liczbom kontekstu to jest po prostu pokazanie jakiejś liczby gdzieś tam obok i tak dalej, i tak dalej. By the way, słuchajcie, jeśli Korwin wpisałby do tego notesika jakąkolwiek złotą myśl, wartość tego notesika dla normalnych ludzi spada. Chyba, że jesteście wyborcą Konfederacji, wtedy odwrotnie. Nie, ale generalnie wyborcy Konfederacji dużo rzeczy mają odwrotnie. Więc to. I tu mamy, słuchajcie, transfer autorytetu, czyli właściwie omówiliśmy transfer autorytetu. Możemy transferować z liczb, ze znaczków, to co zrobiłem, słuchajcie, cześć, pracowałem dla HBO i z ludzi typu Korwin, który może podnosić albo obniżać wartość mojej prezentacji, czy wartość tak naprawdę tego notesika. Ostatnią rzeczą, którą musicie namalować w tej części udowadniania, jest rozbijanie obiekcji. Rozbijanie obiekcji dlatego, że jeśli nie rozbijecie obiekcji w tej części racjonalnej, jeśli zostawiacie klienta przed tym pushem, z tym takim pomyśleniem, a może nie, to macie problem. Podstawowe obiekcje, które tutaj wylistowałem, nie mam czasu, nie mam pieniędzy, to nie dla mnie i to nie teraz. I właściwie ta obiekcja to nie teraz płynnie przeklikuje nas do ostatniego kawałka w tej prezentacji, czyli tego kawałka push w tej strategii 4P. I teraz push ma sugerować, że musisz zrobić coś teraz. Najlepszym sposobem jest powołanie się na ograniczenia i straty. Czyli przeformatowanie tego, co do tej pory widzieliśmy jako zysk, jako strata. Doświadczacie tego. Doświadczacie tego, słuchajcie, kiedy na przykład wybieracie pokój na Booking, wybieracie sobie jakiś tam hotel i tak dalej, i w dolnym prawym rogu, słuchajcie, wyskakuje to powiadomienie, że został tylko jeden pokój i ogląda go wyborca Konfederacji ze Zgierza, nie? I wy mówicie, kurczę, badę, muszę go kupić, nie? Natomiast to, co chciałem wam pokazać, słuchajcie, jeszcze jeden kawałek a propos tego przedstawiania zysku jako straty. Zmiana punktu odniesienia, reframing tak naprawdę. Jeśli interesujecie się samochodami, takimi super samochodami na przykład, nie? Tak, nie? Właśnie od razu. Wiecie, że bardzo ciężko jest spotkać na targach samochodowych. Lotusa za 2,5 miliona dolarów nie sprzedaje się na targach samochodowych, dlatego że on jest drogi. Lotusa sprzedaje się w momencie, kiedy on stoi koło prywatnego jeta za 57 milionów albo jachtu za 62 miliony i wtedy właściwie ja za drobne tego Lotusa mogę kupić. Nie? Jego się dużo więcej sprzedaje w momencie, kiedy on stoi obok jachtu czy jeta. To samo, słuchajcie, dotyczy kawy w kapsułkach. Kawa w kapsułkach jest odbierana jako droga w momencie, kiedy porównujecie gramy kawy do gramów kawy w kapsułkach. Ale w momencie, kiedy pomyślicie sobie, że ta kawa w kapsułce to jest taka sama kawa, którą robi wam barista w Starbucksie za 15 zeta, to się okazuje, że ta kawa w kapsułce za 3 zł jest już całkiem spoko. Ja tracę za każdym razem, kiedy idę do Starbucksa, nie? Więc ten reframing to jest jedna z fajnych rzeczy, które możecie zrobić. I ostatnią rzeczą, którą chciałem zamknąć,
jeśli rozmawiamy o pushu, tutaj znowu najważniejsze są czasowniki. I chciałem wam pokazać tak naprawdę coś takiego, co jakby w lingwistyce nazywa się czasowniki siłowe. Istnieje różnica między czasownikiem jechać i brnąć. W waszej głowie istnieje. I teraz wiemy, że ona istnieje, dlatego że jechać to jest ruch w jakimś kierunku, ale opisane za pomocą jednej siły. Brnąć to jest nadal ruch w jakimś kierunku, ale opisane za pomocą dwóch sił. Czyli tak naprawdę jedna siła mnie ciągnie w tę stronę, a druga siła mnie ciągnie w przeciwną. Brnięcie jest dużo cięższe. Istnieje różnica między słowem wystrzelić, a słowem przesuwać. Tak? I teraz to jest tak jak właśnie z, nie wiem, notowaniami wyborczymi Konfederacji. Ja bym nie chciał, żeby one wystrzeliły, nie? Ja bym chciał, żeby one brnęły, pełzły, żeby one zastygły. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo.